Cześć ludziska, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kargul z kanału Kargul85. Witam was na swoim kanale. Przed wami Hard Truck 2, czyli starsza, no już taka z 2002 roku chyba ta gra jest, albo 2001, więc ma już swoje lata. Czy ona jest pełnoletnia? Czekajcie, z 2002 mamy 2019. Teraz wyjdzie jak u mnie z matematyką, 17 lat, tak? Czyli jeszcze jej troszeczkę brakuje, no ale ogólnie powiem wam, że już jest czego tam na mnie jełopie trąbi. Już swoje lata ma ta gierka, więc trzeba jej wybaczyć niektóre rzeczy. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, pozdrawiam ludków z kanału Kapibary. Miałem was pozdrowić, więc pozdrawiam. Sorry wielkie, że nie nagrałem wcześniej odcinka, bo miałem nagrać w weekend, ale nie dało rady. Wiecie co, weekendy u mnie są takie, że nie zawsze mam możliwość coś nagrać. Szczególnie, że trzeba czasami popracować trochę albo coś. Co oni, wiecie co, ruszę się stąd, bo po prostu normalnie tak mi głowę spada jest. Chyba nie wiem. Te głowy mi zawracają i tutaj trują, że normalnie rzeźnia. Powiem wam co zrobiłem. Zmieniłem sobie sterowanie, teraz mam przyciski pod wsadem, bo mnie denerwowały te strzałki. Wolę mieć, wolę lewą ręką kierować. W ogóle to jestem leworęczny, to znaczy piszę lewą ręką. Ale co ciekawe, gwoździe młotkiem wbijam prawą i siekierą rąbię też prawą. To ciekawe, że tylko w sumie chyba tylko piszę lewą. To jest zastanawiające, ale ogólnie... no i w grze nie przeszkadza mi to sterowanie, jak wsadem kieruję na przykład jakimś tam właśnie samochodem albo coś. Więc pod wsad sobie wrzuciłem sterowanie, pod znakiem mniejszy, większy mam obracanie i teraz fajnie, bo mogę sobie lewą i prawą ręką tutaj operować, a tak to był spory problem. Czekajcie, wyłączę, po co? Po co on tutaj mi tak hałasuje? 47 tysięcy mamy. Czy my mamy tu jeszcze jakieś parki, które moglibyśmy obskoczyć? 47 tysięcy. Nie, no nie będę na razie. Wiecie co, nie będę na razie. Wolę... Czy wy to słyszycie? Pieprzone trąbienie. Kurna, spadaj, ciulu. Patrzę, co my tu mamy. Mamy dwa ziły. Przy czym dwa są takie same, ale jeden jest z naczepą, drugi jest bez naczepy. Co jest śmieszne dosyć. Później może coś z tym zrobimy. Dobra, na razie weźmiemy sobie jakiś... Myślę, że na razie weźmiemy sobie jakieś zamówienie. O, co tu się kurde wyprawia? Widzicie to, czy tylko ja to widzę? Ja pierdzielę. Jakaś masakra tu w ogóle jest, dobra. Polecimy dzisiaj z towarem, mam nadzieję. Weźmiemy sobie może jakąś dłuższą trasę, mam ochotę przejechać jakiś taki naprawdę konkretny odcinek. Zobaczymy, gdzie będzie najdalej i to sobie weźmiemy. Eastwood. No do Eastwooda, dobra. Jest całkiem daleko. Po kwocie można się też czaić, że jest daleko. North Harbor. Do North Harbor jest bliżej i to wiele. Merkury. Merkury, gdzieś był Merkury, tu jest Merkury, też tak nie za daleko jest. A to River Wall, jakby pojechać tędy, to będzie długie będzie to. Zastanawiam się, którędy cisnąć. No dobra, wiecie co, pojedziemy sobie do Rivera. Pojedziemy do Rivera, zobaczymy co tam słychać. Tylko nie wiem, którędy jechać. Zawsze mam problem z tym, żeby określić, którą drogą by było fajnie tam pocisnąć. Chyba dołem trzeba będzie. Aż mi się tak wydaje, że pojedziemy normalnie dołem. Dobra, poszedł. Czyli sobie pojedziemy tak naprawdę tu i gdzieś tu powinienem skręcić. Tak, to będzie Kamaz za 32 był. Wróć. Hamuj. No, zrzucaj bieg. O. Ja to dobrze widziałem, aż cofnę się. Ciekawe, czy można tu A co tu się stało? A czemu on mi zmienił bieg, jak ja chciałem? Ojej, co jest kurna? Dziwne, nie można skręcać jak się steka ma. A, bo... Dobra, już wiem. Ale zrobiłem lipę. Dobra, już wiem. Już wszystko wiem. Za 32 000 Kamaz. Dobra. Jedź se koleś. Mamy? Mamy go? Jest, Joshua. Wiecie co zrobiłem? A ja teraz nie mogę sobie tego przestawić. Dobra, zasejwujemy grę. Wiem co zrobiłem. Kontrol. Nie kontrol. Musimy wyjść do menu. No niestety. Wiem co skrzaniłem. Mam ustawiony lewy przycisk skręcania i bieg góra-dół. I dlatego takie rzeczy mi się tutaj niedobre dzieją. Dobra ludziska, musiałem na chwilę zrobić małe cięcie w materiale. Słuchajcie, zastanawiałem się jak to wszystko sobie poustawiać. Zmieniłem sobie już, że będę miał... to ciekawe. Break. Break jest pod S, dobra, ale to zmieniłem sobie ręczny, żeby był pod spacją. Za to silnik nie będzie z spacją startował, tylko R. To takie standardowo jest w niektórych gierkach, więc fajnie mieć takie, nie wiem, wydaje mi się, że przyzwyczajenie takie może zostać. Start silnika pod R, spacja to jest ręczny. Jeszcze muszę zmienić biegi góra-dół, zastanawiam się co z tym fantem zrobić. A jakby tak bieg do góry to był, no nie można sobie tego tu ustawić. Myślałem nad prawym shiftem i kontrolem, ale widzę, że jakiś ma tu wielki problem z tym. Dobra, to zrobimy tak. Bieg do góry... O, też nie mogę ustawić. Kurde, nie wszystkie przyciski działają pod tym względem. Dobra. Sami sobie chcieli. Bieg do góry będzie N, bieg na dół M. A pod M mam mapkę, to nie mogę. No i widzicie? I tu jest... Dobra, to... O, spróbujemy... A to plusem się dodaje... numerycznym. A ten plus... Ten plus tu kurde na tych nie działa. No sobie w kulki sobie polecieli. Gear up i down. No powiem wam, że myślałem, że to mi sprawniej pójdzie. J i K nie jest używane. Dobra, to weźmiemy sobie bieg do góry J, a K będzie na dół i tyle. I zobaczymy czy to mi kurczę wystarczy. Dobra, ładujemy grę. Bo niestety miałem pod A i skręcanie w lewo i bieg do góry i dlatego jak starałem się cofać i delikatnie skręcić w lewą stronę, to on mi wrzucał bieg do przodu. I wychodziło to dość komicznie, bo nie mogłem cofnąć skręcając. Dobra. No. Jak BR nie działał. A co, pod spacją działa? Co jest? Nie zapisało mi tego? Kurna, gry mają to do siebie, że potrafią czasami odwalać jakąś dziwną jazdę. I w tym momencie właśnie macie coś takiego, chyba że jestem dzisiaj po nocy. Czyżbym czegoś nie zaznaczył, żeby zatwierdzić? Czy po prostu gra postanowiła, że ma w dupie to, co ja poustawiałem? Tak, zdecydowanie coś tu... Coś... A, wiem co tu jest. Wiem co tu jest. Dobra, to będzie J. To będzie K. I teraz mamy wsad. Spacją jest ręczny. Góra, dół. R mamy bardzo ładnie. I w sumie to chyba nam wystarczy, prawda? Lewo, prawo, góra, dół, ręczny, biegi, to. I teraz, aha, bo tu kans, to potrzebuję przejść do czegoś innego, widzicie? I teraz to nadal jest. O, i teraz prawdopodobnie, jeszcze raz sprawdzę, upewnię się, parking brace, dobra. Wygląda na to, że teraz, ja tam widocznie myślałem, że to jest zatwierdź, a to było po prostu anuluj. Tak jest gra zrobiona, że nie ma przycisku zatwierdź. Dobra, ale jak mówię, takie gierki się albo uwielbia, albo się nienawidzi ich, bo już są na tyle stare, że im się niektórych rzeczy nie wybacza. No! Działa! A, pisze, że spację naciśnie, w ogóle mam inny przycisk. Dobra. Dobra, to ciśniemy. Możemy jechać z tym towarem. Muszę się zastanowić tylko... Coffee do River Wall mamy. Coffee do River Wall. A to nie jest to, prawda? Nie, to nie jest. To tu. Tu muszę skręcić. Tu jest ta droga do River Wall. Dobra. 20 na godzinę. Oczywiście. Oczywiście. 20, tylko ja 100 jeszcze do tego dorzucę. Tu 60. Oj, mam nadzieję, że ta droga nie jest zablokowana. Bo... Wow! Wow, patrzę się na mapę, a ten co mi tu robi? Nie, nie jest zablokowana na szczęście ta droga. Przez chwilę myślałem, że... Oni tak jeżdżą na tych drogach wąskich, że to jest masakra, nie? Sam się pullover. Patrz, będzie mnie gonił. Będzie mnie gonił, spadamy. Będzie mnie pullover robił. Oni chyba strzelają w ogóle. To te pullover to jest takie niebezpieczne, to mafia. Biegłem mafię. Tu 60 było ograniczenie. Nie ma? Co, nie ma tu... To taka lipa była? Tylko? Pullover, stary. Pullover. No, nie chcę tu zaczynać za bardzo z mafią, bo mafia strzela. Mafia najpierw strzela, później się pyta, gdzie jedziesz. Nie chciałbym tego. Słuchajcie, w ogóle chciałem wam się pochwalić, że normalnie tych ludzisków to tak przybyło na kanale, że jestem pod wrażeniem. Prawie zamykamy szafę i będzie normalnie 1000 subskrypcji. Nie wiem czy moja psychika wytrzyma 1000 subskrybentów na kanale. Wow! Wow, co oni tu? Ale ogólnie cieszę się bardzo, także zachęcam tych, którzy jeszcze nie zostawili łapki, żeby to zrobili, żebym sobie mógł dobić do tych 1000, żeby tam się ładna liczba pojawiła na kanale, to od razu inaczej wygląda, nie? Taka ładna sumka. Poza tym, jak mówiłem wam, od 1000 subskrypcji ktoś mi zapowie, ta czeka na 1000 subskrypcji, żeby te miliony zebrać z tych wyświetleń. Nie, przy tych wyświetleniach, które ja mam, to nie ma nawet opcji, żebym tutaj jakieś profity miał. To tam na waciki nawet nie starczy. Ale ogólnie chodzi o to, że jest jakiś taki czat. Tylko nie wiem, czy ten czat jest tylko w filmiku, który się nagrywa na live, czy ten czat jest taki ogólny. Jakby był czat ogólny, to moglibyśmy sobie tam dyskutować trochę, nie? Na tym czacie. Jakby on tak cały czas był po prostu na kanale. Wy byście mi zostawili jakąś wiadomość, ja bym wam tam odpisał. Można by było sobie jakieś prowadzić takie, wiecie, rozmówki czatowe. Może kogoś bym nawet zrobił moderatorem, co by tam mógł trochę panować na tym, żeby nie spamować jakimiś reklamami, innymi cudami. Myślę, że to by było całkiem fajne rozwiązanie, ale to jest oczywiście dostępne od 1000 subskrypcji, do których próbuję dobić. Plan mam taki, żeby dobić 1000 subskrypcji do końca wakacji. Taki plan sobie ustawiłem i na razie idzie nieźle odpukać. Mam nadzieję, że będzie dalej. Słuchajcie, dzisiaj nagrywamy Hard Trucka. No to taka fajna gierka jest, taka spokojna, bo po nocy jestem, od razu wam mówię, że jak po nocy jestem, to ten głowa nie myśli tak bardzo i nie zawsze mam siłę nagrywać takie gry, w których trzeba coś pogłówkować albo zastanowić się, co teraz zrobić, a to jest po prostu biorę jakieś tam zlecenie i jadę. No i zadanie masz jakie? No zadaniem jest po prostu dojechanie, tak? Aby dojechać... Masz pullover, kurna! Może się w końcu nauczy jeździć. Zadanie jest tylko dojechać z punktu A do punktu B, co jest jeszcze wykonalne. Czy ja mam... Nie, nie mam kasy. Tak myślałem sobie przez chwilę, czy nie podjechać tutaj i zobaczyć jakichś udoskonaleń do tego samochodu, ale... Czy co, na razie se daruję. Na razie se daruję, bo nie mam za dużo kapuchy. O, włączymy sobie długie światła. Myślę, że nikt się tu nie obrazi, oni i tak jeżdżą jak te barany pod prąd, więc w sumie co ja będę się tam przejmował, że nie będę świecił po ugałach, nie? Wow, 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 widzieliście to? Ale bym zaraz wykopychnął normalnie. Ledwo co mi się udało. Przegiąłem trochę z tą prędkością. Którędy oni jadą w ogóle, dobry jestem. Którędy oni jadą, że jestem czwarty. Gra nie wierzy mi, że mogę do River Wall i dojechać pierwszy. Co to oznacza, że jak gra nie wierzy w ciebie? To którędy oni pojechali? Górą. Aha. I co? Ja nie jestem w stanie? Że oni będą szybciej ode mnie? No. No nie. No to oni sobie żartują chyba w tym momencie. Przecież ja tu pocisnę tak, że nie będzie co zbierać. Czerwone, hamuj. Przecież ja tu zaraz kurna zarzucę jakiś taki trzeci bieg albo co. I gdzie mam tu skręcić? Tędy? Dobra, spróbujemy tędy pojechać. Do Merkury. Tak, można tędy w sumie. Merkury baza, ale ja nie skręcam do Merkury bazy, ja po prostu sobie tędy śmignę. Zastanawiam się, tu gdzieś ograniczenie pewnie jest. Policji nie ma, ale jest ograniczenie, zobaczcie, do 60. Jest do 60, ja nie będę się tu rozpędzał na razie. Jeszcze i tak muszę wyhamować przed... Poszedł. Mamy zielone, ale jest nadal ograniczenie. Tu jest fotoradar, już się nauczyłem. Dobra ludziska, już jestem z powrotem, sorki wielkie. Tak to jest, że jak się coś nagrywa na kanał, to czasami jednak muszę zrobić chwilową przerwę. A tu co? A nie, tu jadę prosto. Dawaj, 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 damy radę. Damy radę? Nie damy rady. Pewnie to już zaliczyło mi na przejazd na czerwony. Ale na szczęście nie było tutaj nikogo, więc może nikt nie widział. Zasada jest prosta. Nikt nie widzi, to nie ma problemu. Czy ja tu na pewno? Tak. Teoretycznie tu. Tu powinienem. Nadal gra uważa, że jestem ostatni i że nie dam rady dojechać tam w tym terminie. Wycieraczki mam pod P. Przestawiłem sobie 40. Nie dam rady wyhamować, walnie mnie fotoradar. Nie, dało radę. Haha. Dobra. Ha! Udało się. A już próbował mnie tym fotoradarem złapać. Już widziałem to zdjęcie swoje uśmiechnięte w kabinie, ale nie. Kurczę, przy takiej pogodzie to będę miał problem tam dojechać. O, tu wieje i w ogóle, żebym nie wypadł z trasy, bo to takie rzeczy się zdarzają. 80 na godzinę się w zakręt nie wchodzi, 80 na godzinę. Dobra, zaszczędzimy trochę energii. A, tu możemy pocisnąć. Dobra, to ja tu daję ile można, żeby gra zrozumiała, że jednak się liczę w tym wyścigu, a nie. Gra uważa, że nie będę w stanie dojechać do River Wall, no. Bardzo we mnie wierzą, naprawdę. Mam nadzieję, że chociaż wy wierzycie we mnie, że dam radę. No będę się tu starał. Dobra, tu jest ostry zakręt. Trochę trzeba przyhamować, co by mnie nie wywaliło. Paliwka mamy. Duży bak jest, to wydaje mi się, że paliwa powinno nam starczyć. Mam nadzieję. Jezu, co za zakręt. Dobra, do Southgate. To by się zgadzało, tylko że my skręcimy sobie do Foothill, nie będziemy jechać do Southgate'a. Przestało padać. Przestało padać, to niech mnie przestaną wycieraczki denerwować. Słuchajcie, co byście chcieli zobaczyć na kanale dzisiaj? Tak się zastanawiam. Mam taką cichą nadzieję, że uda mi się dzisiaj coś nagrać. Nie wiem jeszcze, co to będzie. Zastanawiam się, może Space Engineersa dawno nie było. Space Engineers, no tam byśmy rozbudowali sobie tą trochę miejscówę, to znaczy bym powiększył może te pomieszczenie, w którym mamy tlen, żeby tam można było jeszcze wstawić kilka rzeczy. Może pomyślą nad wybudowaniem tego sprzętu do wydobycia. albo co, no jest kilka tych, tylko jak mówię, no jak jestem po nocy, to moja kreatywność delikatnie spada, więc pewnie dzisiaj bym nie za dużo konstruktywnego zrobił w tym Space Engineersie, tam trzeba czasami pogłowić się, jak coś rozwiązać. W 7 Daysie, no może 7 Days, nie wiem, zastanawiam się, albo jakaś Moonbase'a bym nagrał, to w sumie, o Jezu, może też by były całkiem niezły Foothill. Mamy tu, do Foothilla. Może miałem nagrać drugi odcinek, w sumie nikt nie wrzucał mi, że Jezu, co ty nagrywasz albo coś, to może jednak byście przeżyli jeszcze jeden odcinek z Moonbase'a, a ja bym sobie mógł wtedy wyprodukować te wszystkie rzeczy, które tam są nowe dodane, żeby można było sprawdzić, jak one działają, bo na przykład nigdy nie wybudowałem w nim turbiny wiatrowej, albo takie urządzenie do łapania piorunów, które nie wiem, chyba po prostu ładuje akumulator. No i niby jestem pierwszy. Można? Można, oni tak nie wierzyli we mnie. Zobaczcie, gdzie oni są, a gdzie ja jestem. Ja już jestem prawie na miejscu, a oni gdzieś tam są w czarnej dupie, że tak powiem. Jeszcze zdążyłbym obskoczyć 2 ładunki przewieźć w tym czasie. Bardzo dobrze mi się jedzie. Poza tym powiem wam, że chyba kiedyś jak grałem, to właśnie miałem tak ustawienie na start, bo mam wrażenie, że na tych strzałkach jakoś mi się koślawo jeździło. Nie wiem, prawą ręką chyba gorzej mi się jeździ w grach, gdzie prowadzi się samochód, jakoś tak. Przyzwyczajenie mam takie, że lepiej. Ogólnie chyba większość gierek teraz jest z tej strony, a nie strzałkami. Czasami jak odpalam właśnie jakąś gierkę, gdzie są strzałki, to nie idzie mi tak dobrze. Może to jest kwestia przyzwyczajenia, ale wolę jednak. Wolę z tej strony, wtedy mam prawą rękę wolną do tego, żeby obsługiwać myszkę albo nie wiem, coś na klawiaturze jeszcze dodatkowo przyciskać. Dobra, zobaczymy. W ogóle to co, trzymajcie kciuki za te 1000 subskrypcji, nie? Mam nadzieję, że wszyscy już tam zostawili suba, że wszyscy mnie tutaj wspierają w tyle. To już jest fajny krok. Co sądzicie? 1000 subskrypcji to mało, dużo? Ja myślę, że już tak sporo, szczególnie, że wydaje mi się, że jest trudno wbić. Trudno jest. Jeżeli ktoś nie korzysta z opcji subskrybuj, zasubskrybuj na takiej zasadzie i jeżeli nie korzysta z jakichś promocji takich, że kupują te suby, nie wiem jak oni to robią. Są chyba gdzieś, słyszałem, że są gdzieś jakieś takie maszynki do subskrybowania. Na jakimś filmie nawet na YouTube gdzieś widziałem. Że po prostu całe szafy są telefonów komórkowych i na tych telefonach komórkowych są konta YouTube'a i wtedy jak ktoś kupuje sobie subskrypcję, to po prostu z tych komórek dostają tego suba. Nie wiem, czy też wyświetlania są, że po prostu odpala się filmik co jakiś czas z tego, ale jakoś to jest tak zrobione. Czekajcie, ja zasewuję sobie, bo zaraz skończę grę i będzie. No i ta komórka przez to, że jest zalogowana i w ogóle udaje z taką inną komórkę niż reszta, no to jest problem zbanować takie konto, bo wygląda jak normalne, no ktoś ma telefon i ma konto YouTube'a i coś ogląda od czasu do czasu. Więc ogólnie niezła akcja z tym jest. Nie, no ja nie korzystam z tego, ja tylko po prostu zachęcam was do tego, żebyście zostawili jakiś komentarzyk u mnie na kanale, żebym po prostu powiedzmy w cudzysłowie ciężką pracą, o Jezu, w cudzysłowie ciężką pracą, bo nie jest to jakaś praca fizyczna, nagrywanie na YouTube'a, ale czasochłodna jest czasami, więc tym was zachęcam do tego, żebyście mi tu pomagali. I gdzie to jest niby? Tu, ale pojechałem na czerwony. Mam nadzieję, że tu nikogo nie było. O, ludzi pełno pod parasolami. No niech to. To oni mnie tutaj... 3. Fajnie. Fajnie. Dobra, czy... Pytanie podstawowe. Czy jest tu gdzieś parking, co bym mógł... Jest jakiś parking, to sobie pojedziemy. Może jakiś fajny samochód wyczajimy, który byśmy sobie kupili. Znaczy, polecaliście mi, żebym zaopatrzył się w DAF-a? Kurczę, teraz... Czy nie, w Mercedesa? Jejku, patrzcie, pisaliście mi w komentarzu i mnie wyleciało z bani, ale nie polecaliście mi tego... Kenworth, to nie. W ogóle to nie mam kasy na takie samochody. 90. O, to mi na pewno... Sztorna to na pewno mi polecaliście, żeby sobie zakupić. Ale... no właśnie. Może po tym. Może po nagrywaniu tego odcinka sobie spojrzę, ale mi się wydaje, że ja mówiłem, że fajnie by było mieć DAF-a, a ktoś powiedział, że DAF jest bardzo wywrotny i żeby sobie chyba Mercedesa Benza kupić. Chyba tak, to mi się tak wydaje. Taki Benz Mercedes mogłoby być fajne to całkiem. Dobra, jadę szybko, dopóki jest ten, zielone. Przecież tu policja. Policja by mnie zaraz tutaj ogarnęła. Dobra, spróbujemy gdzieś pojechać jeszcze, co? Próbujemy zobaczyć, jakie mamy trasy. North Harbor. Trochę... nie jest tak daleko. Westwood. Sand Ranch. Ale Sand Ranch to tam po tym piasku, to mi się nie chce jechać. Windcliffe. Westwood był? Tam miałem ten... O! A to co? Ciekawe. No czekajcie. Wrzucaj bieg. Aha, wsteczny... No, dobra, wrzucił. Bo on taki... Powiem wam, że trochę nie chciał ze mną współpracować. Windcliffe nie, Sand Ranch też chyba nie chciałem za bardzo. Ale zaraz przytrę. Westwood. Którędy byśmy do Westwooda pojechali? Górą? Nie, no tędy trzeba. Dobra, ciśnij. Do Westwooda lecimy teraz. Westwood. Do Westwooda polecimy normalnie, czyli w lewą stronę trzeba będzie odbić. Muszę tu poczekać, bo przecież policja stoi. Nie będę mógł zrobić takiej akcji. O, musimy poczekać. Bo by mnie tu od razu zgarnęli. Szybko by się skończyła ta moja przygoda. I wybecelowałbym. A ile mamy? 42 000. Dużo mamy kasy. Powiem wam, że jeżeli chodzi o kasę, to jest całkiem nieźle. Już widzę, że mamy za sobą śmiganta, który będzie tutaj leciał za nami. Powiem to słowo, tak, żeby nie było przecinak. No. Trzeba czasem sobie takie słowo użyć. No, polecam wam. Szczególnie tym, co słyszeli pierwszy raz to słowo, żeby sobie przećwiczyli wymowę przecinak. Dobra. A my lecimy dalej. Mamy sporo czasu i mamy, powiem szczerze, jeszcze licencję na 7 minut. Na 3 kierowców. Niestety nie mam za dużo kasy, żeby sobie tutaj byle kogo zatrudnić. Chyba tym sztormem on mnie śmiga, wiecie? On chyba tym sztormiakiem będzie mnie tutaj gonił. Niedobrze. Nie podoba mi się to i to bardzo. A tu co? Tu jest... myślałem, że stacja benzynowa, tu może bym nawet skorzystał. Ale niestety to nie jest stacja benzynowa. Spróbujemy zaszczędzić trochę paliwka. Nie cisnę teraz. Korzystam z tego, co mamy. Korzystam z tego, widzę go. Tak, to jest ten sztormowiec. Gdzieś muszę jeszcze stację benzynową wyhaczyć. Zastanawiam się gdzie. Tu mamy przed sobą. Ale cholera jasna, jak ja się zatrzymam na stacji benzynowej, ja na pewno nie będę pierwszy. To pytanie, czy ja mam wyjście w ogóle? Muszę tu się rozpędzić masakrycznie, żeby nadrobić. Tylko że jak ja nadrobię, to zaraz będę leżał gdzieś tu na ścianie. Dobra. I teraz tak, tu potrzebuję już hamuj, bo przecież to się tak szybko nie zatrzyma. O, szturm jak już... O, ale to jest oporne, ja pierdzielę. Patrzcie, on tylko przejechał chyba przez tą stację, już jest zatankowany. 3,7. Dobra, ale teraz widzę, że jakoś zwolnił. Jesteśmy trzeci, dobra. Spoko, zaraz będziemy czwarci. Poszli, kurna! Szybko! Czwarty, dobra. Okej, wszyscy mnie tu łykną. I co, piąty? Co, nie ma piątego? A piąty jakoś daleko dziwnie, podejrzanie. Ale reszta? Reszta śmignęła tak, że będzie ciężko. Szczególnie, że jeszcze chcę obskoczyć tutaj przynajmniej jeden parking po drodze. Myślę, że ten jeden... tu trzeba przyhamować, tak, ja wiem jak to się skończy, ja to wiem. To jest bardzo niemiły ten zakręt, szczególnie, że jest tak wyprofilowany, że cię wyrzuca. A jest, oni wiedzieli co robią z tym parkingiem, z tym tu spiralką. Bo jest tak źle zrobiony, że tam się leży bokiem zaraz. Dobra. Próbujemy ich tutaj dogonić. Tu też jest... Te zakręty, widzicie, te zakręty wszystkie są tak zrobione. Jakoś ich nie siutasz. Dobra, zabieraj te... ile tam. Dobra, spadaj. Spaduwa. Wow. No i co zrobiłeś, Deklu? Się kurna, wszyscy tu przyczepili do mnie. Światła mam? Mam jeszcze jakieś. Ale jestem chociaż trzeci. Szału nie ma. Dobra, wiecie co? Zrobimy wam szalony pomysł. I tak jest, jest spora szansa, że nie uda mi się ogarnąć tego wszystkiego, więc pojedziemy na okrągło, przy okazji sobie sprawdzę chociaż parkingi wszystkie po drodze. Myślę, że warto zrobić coś takiego. Tu jest parking na przykład. Dobra, już jestem na drugiej stronie, już. BMW mogę sobie kupić, nie chcę. I nic więcej, dobra, to ciśniemy. A, z drugiej strony mogłem, widzicie. Cholera jasna, mogłem z drugiej strony. Zatrzymuj się. DAF. No właśnie takiego DAFika chciałem, ale wy mi odmawiacie i mówicie, że to bez sensu jest takiego DAFika, bo on jest wywrotny. A to jest co? Też jest DAF. Ale może i macie rację, bo mi się wydaje, że był taki jeden samochód, który naprawdę był konkretny. To znaczy szybki był, jak wiatr, ale właśnie go tak na boczkach go stawiało, więc może i macie rację. Może się was posłucham. Znaczy, może będziemy mieli jakiegoś kierowcę, który będzie sobie właśnie takim dafikiem mykał i będę sobie starał się te samochody ulepszyć, bo oni sobie chyba je nie ulepszają, ci kierowcy. Więc przesiądę się na danego kierowcę na przykład. Pojadę do warsztatu. Zrobię tam wszystkie niezbędne naprawy i właśnie modyfikacje i zobaczymy jak to będzie śmigało. Będę mógł przetestować, czy ten sprzęt jest dobry, czy nie. Jestem piąty, kurczę, daleko. Bardzo daleko jest. Jestem za nimi. Stawiam, że nie jestem za bardzo w stanie ich tutaj dogonić. Chociaż może, teraz ładnie śmigam. Taką prędkością śmigam, że jest szansa, że zaraz coś wykurzę. Wow! Jak mnie wyrzuciło na zakręcie, widzieliście to? Tak, to jest dosyć ciężkie, jak się zasuwa z taką prędkością, szczególnie jak teraz będę wchodził tu w zakręt. Ale dobra, 94, całkiem dobry był ten zakręt. Tu powiem wam, że tu było ok. Ograniczenie jest oczywiście do 60, żebym mógł tu wyrwać mandat. Nie, tu nie ma, o. Ale tu jest nadal chyba ograniczenie, chociaż tu jest jakby odwołanie. No nie wiem. Tu jeszcze chyba jest spoko. Tu będzie dopiero jakiś znak, który oznacza, że... No nie, też nie. No w którymś to momencie będą próbowali mi tutaj sprzedać mandat. Chyba na tej prostej. Chyba tu jest tak, że już człowiek myśli sobie, a fajnie, nie dostałem żadnego mandatu, jest dobrze. I tu jest dzień dobry, płaci pan teraz czy za chwilkę. Wow. Wow, on też taki. Też go tak bujnęło. Wow. Poszedł. Też nie? To w którym to miejscu jest? Może jak się w drugą stronę jedzie? No dobra, 3 licencje poszły mi się... Wiecie co się poszły te licencje, ale tak to już jest. Westwood. No nie damy rady, będę piąty. Trochę się tam zatrzymałem za długo. A tu co taka kolejka? Co oni tak sobie ładnie jadą, jeden za drugim? To może oni są nawet, widzicie? Może to nawet są ci, z którymi ja się tutaj ścigam. Tak, zdecydowanie. Ten próbował, nie wiem co on próbował, ale chyba próbował mnie tutaj... kurna. Próbował mnie zepchnąć. Pędź. Jak szalony. Ha. Ale ich zrobiłem w jajo. Ale pięknie zrobiłem w jajo. To było piękne. To było mistrzostwo w robieniu w jajo. To było to. Dobra, pojedziemy sobie na parking teraz. Tu mamy gdzieś jakiś parking, będzie można zobaczyć, czy mamy coś fajnego do kupienia. Może nowy jakiś nabytek. A w następnym... O, tu jakiś stoi. Co to jest? Dafik. Próbują mi dafiki teraz sprzedawać, zauważyliście? Parking mamy wcześniej. Chyba mijaliśmy jakiś parking. Więc ja sobie tu... sobie po prostu wstanę. No hamuj, są taki oporny jakiś na zatrzymywanie się. O, ale z policją bym miał spotkanie trzeciego stopnia. No oni chyba nie przejeżdżali, wydaje mi się, na zielonym. Ktoś tutaj wciula sobie poleciał. Co tu mamy? O, renówka jest jeszcze jakaś. Ziła mamy. A to Kamaz jest. Za 32 000 Kamazik, dobra. A ty co tu jesteś? Scott, Renault za 98. Nie da rady. A to jest Skania. A to my sobie Kamazika weźmiemy, dobra. Spoko. Bo na 90 000 nie stać nas na... O nie, pojechałeś? Bo on, nie, jest jeszcze. Myślałem, że pojechał. Kamaz. Dobra. Zobaczmy jakie mamy samochody. Mamy 2 Kamazy. No właśnie. Zastanawiam się. Można będzie ich później wywalić ogólnie. Change place, fire. Fire, czyli ogień. Po prostu podkładasz mu pod blandeką ogień i on wtedy jedzie z taką pochodnią. Nie no, można go wywalić. Słuchajcie, w następnym odcinku może się przejedziemy którymś samochodem, tak przy okazji. Będziemy jeździć swoim, ale przy okazji sobie byśmy właśnie jakimś takim śmignęli. Nie wiem czy dobrze robi, nie spojrzałem się w ogóle, czy ktoś jedzie. Pojedziemy sobie jeszcze na stację. Tu jest taka fajna stacja, z tego co kojarzę, na której jest wszystko. To jest właśnie nieopodal Westwooda, jest, znaczy stacja, ten warsztat jest, gdzie można zakupić wszystko. To jest taka wypasiona stacja, niedużo jest takich, ale tam jest po prostu co dusza zapragnie. I tam byśmy sobie pojechali, tylko tak, zaatakujemy jeszcze sobie w tym odcinku ładnie. Dajcie w komentarzu, dajcie znać, jak wam się podoba seria z Hard Trucka. Mam nadzieję, że jest wystarczająco ciekawa, żebyście sobie od czasu do czasu mogli wpaść do mnie na kanał. Dobra, zatrzymuj się. Jakiś on ma problem wielki, żeby się zatrzymać. A, właśnie. A nie, dobra. Jednak da radę. Jednak ostatnio był jakiś problem z tym. Full, ile jest? 3,1. O, dobra cena. To tankuję do pełna tu. Bo zwykle to ile? Zwykle płacimy 4 dolary za litr, a tu jest 3,1. To jest bardzo, bardzo korzystnie. Tak to bym spokojnie powyżej 2000 zapłacił, a tak zapłacimy tylko 1700. Będziemy mieli cały bak, znów będzie można śmigać jak szalony. Dobra, znów się pogoda psuje w tej grze, widzę. Na szczęście stoimy gdzieś pod wiatą, to nam tutaj nie pada. Ale zaraz jeszcze pojedziemy do tego warsztatu. Pytanie, jak dużo kasy mamy. Czy będę w stanie kupić sobie jeszcze coś fajnego, bo zostały nam takie rzeczy, które są trochę droższe. I tu może być problem. Renówka jakaś pojechała. Nie wiem, zobaczymy. W następnym odcinku spróbujemy sobie pojechać. Nie wiem jeszcze jakim samochodem. Tak się zastanawiam. Może jakimś... Nie no, Ziłem nie. Kamaza wypróbujemy. Zobaczymy, jak się jeździ Kamazem. No. Zobaczymy, co ten Kamaz ma dla nas do zaoferowania. Czy fajnie się nim po prostu jeździ, bo to jest ważne. Nie musi być jakiś mega szybki, ale jak jest jakaś przyjemność taka płynąca z jeżdżenia nim, no to fajnie, nie? No, myślę, że to jest dobre. Muszę tu uważać, bo żebym nie wyrwał mandatu, bo nie wiem, będzie? Czy tu nie ma? To w którym miejscu są te fotoradary? A może na tej obok trasie są fotoradary, o widzicie? Dobra, jedziemy z powrotem pod jakąś blandekę. Powinno przestać padać. O. I to mi się podoba. A, tu pada. Dobra. To sobie... Cofniemy sobie trochę. Okej. No dobra. Widzicie? 428. Popsuło nam się trochę, karoseria nam się popsuła. I teraz tak, nie za dużo mamy rzeczy, ale na przykład możemy sobie to pierdyknąć. Cargo scanner, fire protection, jakby do nas strzelali, radar scanner, dobra. Ile mamy? 26 000, a ile to łącznie? Wszystko? 19. To co? Siekamy wszystko? A pewnie. Pewnie, dobra, mamy samochód już naprawdę zrobiony na fulla. Już więcej rzeczy to tu się do niego nie da się wstawić. Będzie niezła jazda. Ja sobie teraz zasejwuję. A wam dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam was do tego, żebyście subskrybowali kanał, lajkowali i udostępniali ten film gdzieś. Jak macie, nie wiem, jakiegoś Facebooka albo inny portal społecznościowy, wrzućcie mój link do filmu gdzieś tam. Niech sobie może ktoś jeszcze się temu przyjrzy. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się, na razie, hej!